W obecnych rozgrywkach radomianie w 7 domowych spotkaniach zanotowali 7 porażek. Ponadto wygrali 3 razy na wyjeździe. Włodarze Hydrotraku uznali te wyniki za niesatysfakcjonujące i dokonali zmiany na stanowisku pierwszego trenera. Nowym szkoleniowcem Radomian został Michał Uwajlin, który w Polsce trenował m.in. w latach 2011-2014 Stelmet Zielona Góra, z którym zdobył 3 medale Mistrzostw Polski. Był też szkoleniowcem Kinga Szczecin czy Śląska Wrocław. Trenerem asystentem pozostaje Maciej Dudzik.